rozczarowuje długo oczekiwany program budowy dróg krajowych do 2030 roku. Zakłada on budowę ponad 2,5 tysiąca kilometrów nowych szlaków komunikacyjnych w klasie S, czyli szybkiego ruchu, i dokończenie trwających już inwestycji, co pozwoli osiągnąć efekt w postaci pełnej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Jednak rząd zdaje się nie słyszeć argumentów płynących z naszego regionu. Z opublikowanego dokumentu wynika, że Suwałki i Białystok mogą pożegnać się z modernizacją drogi łączącej miasta. Jak od dawna podnoszą podlascy samorządowcy, ekolodzy i mieszkańcy, poprawienie standardu tej trasy do poziomu ekspresówki ma swoje uzasadnienie. Droga w wersji proponowanej przez nich jest krótsza od tej rządowej, mniej ingeruje w cenne przyrodnicze obszary, a w efekcie jest znacznie tańsza w budowie. Do tych głosów dołączają również przedsiębiorcy, dla których szybkie i bezpieczne skomunikowanie Suwalszczyzny ze stolicą województwa ma niebagatelne znaczenie. Przeprowadzone w 2020 roku pomiary ruchu na odcinku Białystok-Augustów wskazują, że trasę tę przemierza rocznie około 1,5 miliona tirów. Połączenie dróg Via Baltica i Via Carpatia powinno odbyć się przez modernizację drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspresowej, uważa prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. Jego zdaniem takie rozwiązanie zapewni dobre skomunikowanie północnej części województwa ze stolicą regionu, ale też i resztą kraju. Z tą opinią zgadza się więcej samorządowców reprezentujących nasz region. Co więcej, zgadza się z nią Podlaski Zespół Parlamentarny kierowany przez posła Jarosława Zielińskiego. W tej sprawie skierowano do ministerstwa nawet specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów. Jak widać, nie przyniosła ona oczekiwanego skutku. Teraz Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konsultacje w sprawie rozwiązań proponowanych w programie. Do 17 września można, ale co ważne, wyłącznie na formularzu dostępnym na stronach resortu i wyłącznie indywidualnie złożyć swoje uwagi do programu. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju korespondencja w postaci tekstu ciągłego, jak na przykład petycje lub listy poparcia załączone do wymaganego formularza, nie będą rozpatrywane.